Szanowni kibice, z nami Mateusz Cholewiak. Mateusz, czy będą schody? To znaczy, nie schody, czy będą schody z Radomiakiem? Schody trudności, ale pierwszy mecz przegraliśmy, drugi zremisowaliśmy, czy trzeci wygramy? Wespniemy się na ten stopień wyżej? Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten wygrać mecz u siebie. Musimy to zrobić, bardzo tego chcemy i będziemy walczyć o każdy centymetr boiska, żeby tak się stało. Do 15 metra gramy naprawdę dobrze. Czego brakuje dalej, żeby ta piłka wpadła do siatki? No, tak jak powiedziałem, że troszeczkę brakuje tego ostatniego podania, tej finalizacji, bo jeśli chodzi o samo konstruowanie tych akcji, to wychodzi bardzo dobrze. Teraz kwestia czasami ostatniego podania, może szybszej decyzji, a bramki zaczną wpadać. Ty jesteś bardzo uniwersalnym zawodnikiem, potrafisz grać na wielu pozycjach, no ale ostatnimi czasy najczęściej widzimy cię w ataku. Co ty jako Mateusz Cholewiak chcesz zrobić, żeby zdobyć bramkę? Na pewno nie być tylko aktywnym, ale w końcu przypieczętować to jakąś bramką, która pomoże drużynie i wygramy ten mecz. Ostatnie pytanie. Z Radomiakiem wygraliśmy w rundzie wiosennej 3-0 po dobrym meczu w Radomiu. Czy takie coś ma w ogóle wpływ na najbliższy mecz, czy było to tak dawno, że w ogóle nie zwracacie na to uwagi? No, tak jak powiedziałem, że każdy mecz jest inny, ale znamy tego przeciwnika, będziemy mieli dokładną analizę i zrobimy wszystko, tym bardziej, że gramy u siebie, gramy przed własną publicznością, zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. No właśnie, gramy przed własną publicznością, drugi mecz u siebie, jest zima, te warunki nie zachęcają, ale co ty byś powiedział naszym fanom, żeby zgromadzili się na trybunach i dopingowali naszą drużynę? Ja myślę, że naszym fanom za dużo nie trzeba mówić, bo oni na każdym meczu, czy jest zimowa aura, czy jest ciepło, to oni zawsze nas wspierają, zawsze przychodzą w bardzo dużej liczbie. Zawsze może być więcej, liczę, że przyjdą, pomogą nam i razem wygramy ten mecz. I my też na to liczymy. Dziękuję. Walczymy dalej. Walczymy dalej.